Słuchajcie, nakręcę jeszcze trzecią część dzisiaj na temat tego Samsunga S6. Na tej baterii, co podłączyłem na tej malutkiej, zobaczcie sobie, jaka tu jest duża już podłączona pod ten telefon. Kiedyś się gdzieś znalazłem. Pracowałem, aha, jak pracowałem w Volvo, to wyobraźcie sobie, że był taki duży kosz na baterie, tam gdzie ludzie wyrzucali różne. I kiedyś z ciekawości ten kosz otworzyłem. Co ja tam zobaczyłem, ile mnóstwo fajnych rzeczy ludzie wyrzucali. No i zobaczyłem taką baterię i pomyślałem sobie, a wezmę sobie ją, nie? Zobaczymy. No i teraz ją podłączyłem. W porównaniu do tej, to jest niebo a ziemia. Na tej telefon nie chciał działać tak za bardzo fajnie. Na tej dużej, patrzcie. Ja mam 85% już, bateria się ładuje. Telefon działa. Dotyk działa. I teraz mogę tutaj sobie w tym telefonie patrzeć różne rzeczy, jakie są. Z ciekawości zobaczę sobie jakieś aplikacje, narzędzia, notatka, moje pliki, dyktafon, Pili Remote, Samsung Gear, Dropbox. Ok. Przyciski tutaj działają bez problemu. Poczta głosowa. Ojejku. Z ciekawości zobaczymy sobie. Zdjęcia jakieś są. Oh fuck. Tam są jakieś zdjęcia. Słuchajcie. Ale jaja. Wyobrażacie sobie, że ktoś oddaje telefon do lombardu, gdzie mu padła bateria i tutaj na tym telefonie ma jakieś informacje, kontakty. Nie, nie patrzę kontakty. Nie będę tego robił na publicznie, naprawdę. Nie chcę. Ale już wiem, że są zdjęcia na 1000%. Galeria. Dobra. Tu jest znaczek Vodafone w ogóle. Czyli to co, jakby z angielskiej tej. Z ciekawości jeszcze wam powiem, że włożyłem kartę Aero 2 i wykryło ją. Czyli jest bez SIM-locka. Wow, super. Dobra, zobaczmy sobie z góry, jak wygląda menu. Fajny ten telefonik jest. Ej, serio. Ekran jest spoko. Autoobrót oczywiście włączam, bo nie lubię tego. Dane komórkowe. OK. Lokalizacja. Latarka, NFC też zawsze jest włączone, ja tego nie lubię. Synchronizację wyłączamy. Wyłącz automatyczną synchronizację, ok. Kurczę, ja mam teraz tutaj neta na 100% w tym telefonie. A żeby to sprawdzić, to włączę internet. Ale widzicie, co się dzieje? 83%. Jesteś offline. Jestem offline, bo wiem nawet dlaczego. Musiałbym wejść w ustawienia tutaj. Gdzie są jakieś ustawienia tego telefonu? Ta ikonka. Accessories, Microsoft. Poczekajcie, na chwilę zobaczymy najpierw Google, aplikacje. Google, wyszukiwarka, Gmail, filmy, muzyka, Google Plus, książki, kiosk, Gry Play, dysk, zdjęcia, Hangouts. Ok. To mnie nie interesuje. Dużo jest takich śmieci, które ma pewnie ten telefon. Instagram, Chrome, Facebook. S-Health, muzyka. A muzykę zobaczmy sobie z ciekawości, czy coś jest. Czy w ogóle głośnik działa? Zezwól. Nie no, głośnik działa. Bez problemu. Przyciski nie działają chyba, bo nie jest teraz ten ekran dociśnięty tam do tych pól, które odpowiadają za właśnie przyciski. Ale na 100% głośnik działa. Nie, będzie dobrze. Tylko trzeba będzie go dobrze złożyć. Ja bym chciał tutaj wejść w ustawienia. Gdzie tu są ustawienia? Są. Zobaczysz, jaki jest w ogóle Android. Z ciekawości. Ale najpierw zobaczę połączenia Wi-Fi, Bluetooth, widoczność telefonu, licznik danych, tryb offline, NFC płatności. Nie, już mi się podoba. Naprawdę super. Jak ma NFC, czuję, że będę go używał. Sieci komórkowe. O to mi się rozchodziło, bo tutaj będzie Aero 2 i muszę nadać APN nowy. Jest Aero 2. Nazwy punkty dostępów. Dodaj. Nazwa. Aero. OK. APN.
W Aero 2 mamy oczywiście APN darmowy. OK. No i zapisz. I od tej pory powinienem mieć już bez problemu dostęp do internetu. O czym się zaraz tutaj przekonam w internecie. Wyłączył się. Wyłączył się. Spróbuję go jeszcze raz włączyć. Być może jest teraz tutaj to wszystko niestabilne, te połączenia ekranu. Albo być może też bateria ta jest uszkodzona, też nie do końca sprawna. Bo pamiętacie, że ją wyjąłem z tego kubełka, co tam mówiłem. 67, o, szybko się uruchomił. O, już 67%. Albo też może być ten kontroler już też walnięty trochę. Także najlepiej wszystko się jutro dowiem tak na 100%, jak kupię baterię. Dostałem już odpowiedź ze sklepu, że mają ją na stanie, mogę przyjechać bez problemu. Także jest fajnie. Dobra, ja chciałem teraz sobie zobaczyć przeglądarkę. Czy pójdzie mi internet? Czy będę w trybie offline? Coś się długo uruchamia ta przeglądarka. No, coś jest nie tak. Znowu się chyba wyłączył. Być może bateria nie daje rady. Czyżby ten Samsung Galaxy S6 miał takie zapotrzebowanie na prąd? No zobaczmy, 67% było. Na początku było 85, teraz 65. Czyżby za słaba ładowarka? Zaraz podłączę mocniejszą ładowarkę. Wezmę taką przynajmniej 2 ampery. A gdzieś tutaj mam. Zobaczymy, bo ta jest chyba tylko 1 amper. Dobra, słuchajcie, ja zrobię na chwilę pauzę. Wezmę mocniejszą ładowarkę. Zobaczymy, czy on będzie się wyłączał. Dobra, słuchajcie, wziąłem ładowarkę od mojej mamy LG-ka, 2-amperówka, 5V, 2 ampery, także jestem pewny, że na ten telefon będzie w sam raz. Także odłączę sobie to, podłączę pod LG-ka i zobaczymy, czy teraz on mi będzie się wyłączał. Jak tak, to znaczy, że bateria jest. OK, podłączyłem go. 58%. I widzieliście motyw. Motyw był taki, że na tej 1-amperowej ładowarce telefon spadał. Ładowanie spadało w dół, nie? Zobaczymy na tej 2-amperowej, czy on będzie szedł do góry. 58%. Ja się będę nim bawił. Powinien mi go ładować, jeżeli to jest aktualizacja oprogramowania. No kurde. Ja chcę zobaczyć najpierw, jaki ty masz system. Wersja. Informacje o aktualizacji. Wersja jest teraz tutaj 150 mega. O kurde, to na razie nie. To jak się połączy z Wi-Fi. Ale najpierw chcę sprawdzić teraz stabilność na tej ładowarce 2-amperowej. Na razie pominę. Później. To może być bateria. To nie jest wina ładowarki. To już wykluczyłem następny problem. To jest, tu chodzi o baterię. Albo o sam telefon. I tu będzie ciekawostka. Tu się jeszcze okaże, że to kurczę. Ale nie, coś chyba z baterią musiało być, bo skoro była taka rozwalona, to na pewno chodzi o baterię. 56%. Sobie jeszcze go posprawdzam. I teraz sobie wejdę w ustawienia, zobaczę z ciekawości,
Jaki tu jest Android w ogóle? Informacje o urządzeniu. Samsung Galaxy 6. Informacje o baterii, zobaczmy w ogóle. Status baterii niepodłączony. Poziom 56%. Certyfikat FCC. Rate 9V, 1,67 A. Pojemność baterii 2550 mAh. Nie mówcie, że to kurczę go się ładuje ładowarką 9V. Kurde, będę musiał sprawdzić jeszcze z ciekawości, jaka jest ładowarka do tego. Słuchajcie, to jest dziwne, bo tutaj pisze rate 9V, 1,67 A. Poziom baterii 55. I znowu się włączył. Ale jaja. Ciekawe, o co chodzi tak naprawdę. Czy o samą baterię? Czy gdzieś jest jakaś usterka w telefonie? I jestem teraz ciekawy w ogóle, jaką ładowarką ładuje się ten telefon S6. No, coś tam pisał, rate 9V, 1,7 A. No, 61%. Menadżer pobierania, jeszcze ja. Ej, nie mówcie, że ja się zalogowałem jeszcze na jakieś konto Google tutaj. Tu jest w ogóle ciekawa historia. Bo sobie wejdę w ustawienia. Zobaczę, jakie są w ogóle konta. Google. Gdzie tu są konta? Chmura i konta. Samsung Cloud. Konta. Konta Google. Dobra, już miałem nawet maila do konta Google tego, tej osoby, której, na którą jest ten telefon. Czyli trzeba będzie mu zrobić ustawienia fabryczne, żeby pozbyć się, ale się resetuje. O, i znowu. Dobra, myślę, że te informacje będą dosyć ciekawe dla innych. Także na razie mamy problem z resetowaniem się telefonu. I zastanawiam się, czy to jest teraz. Nieodpowiednia bateria. Nieodpowiednie złożenie tutaj tego telefonu, tej szybki. Czy może jakaś elektronika na płycie głównej. Ja osobiście chciałbym, żeby to była bateria. Wtedy po wymianie jutro na nową, jak złożę ten telefon, będę miał fajny telefonik w miarę. Dobra, trzecia część. Myślałem, że będą tylko trzy, a jednak będą cztery. Mam nadzieję, że przydadzą się te informacje. Zobaczyliście sobie, jak wygląda sytuacja na ładowarce 2 A, na innej baterii. Czy jest w ogóle ciepła? Zimna jak trup. Jeszcze spróbuję poszukać jakiejś innej baterii większej, która by była sprawna, taka w 100%, i zobaczę, jak się będzie ten telefon zachowywał. A tutaj mam takie fajne końcówki, którymi mógłbym się podłączyć do jakiejś baterii, takiej nie rozwalając jej, ale nie, teraz i tak się nie podłączę. Muszę się do gołej, bez żadnego kontrolera się podłączyć baterii. Chyba, że podłączę tutaj, jak odlutuję, jakieś zasilanie 4V chociaż przynajmniej. Zobaczyłbym, czy on się wyłącza. A mam, słuchajcie, coś takiego przecież. Mógłbym się tym podłączyć. Ustawić 4V na wyjściu zamiast baterii. Dobra, słuchajcie, robię pauzę, odlutuję te kabelki i podłączę się tą przetworniczką. Zrobimy takiego testa przy okazji. Dobra, słuchajcie, temat ogarnięty. 4,1V ustawione na wyjściu. Podłączam się
magicznym urządzeniem pod zasilanie bateryjne. Zobaczymy, czy ten telefon się włączy w ogóle na takim czymś. Minus do minusa, plus do plusa. Podłączone. OK. Ta przetwornica ma maksymalną wydajność 3 A, ale to takie 3 A to jest oszukane. I teraz chyba będzie najlepszy test, bo jeżeli będzie się włączał, to znaczy, że coś jest nie tak. I to będzie już tylko chyba możliwość taka, że albo elektronika na tej płytce od baterii, albo gdzieś na płytce od telefonu. Ale to mówię, jutro jak będę miał baterię taką normalną, sprawną, kupioną ze sklepu, to się przekonam oczywiście najbardziej. I co, włączył się? Nie włączył się. Wstawię mu troszeczkę więcej. 4,2. 4,3 nawet. Dobra, nie mogę przesadzić też troszeczkę. 4,3. Może potrzebuję więcej tego napięcia, żeby wstał na tym zasilaniu. Widzicie, teraz mam odpiętą w ogóle ładowarkę. Leci na samym zasilaniu z tej przetworniczki. 4,3 V. Jestem ciekawy, czy stanie na 4,3 V. Wstał. O dziwo, wstał. 77%. Patrzcie. 77% ma na 4,3 V, tak? To tak teraz powinienem podkręcić tutaj. Włączył się. Znowu. No. Dziwne. Jeszcze raz spróbuję. 77% miał na 4,3 V. Zobaczymy dalej, co się stanie. Więcej nie chcę mu dawać, bo mogę uszkodzić całkowicie ten kontroler ładowania baterii. I będzie wtedy lipa. No włączcie, kochany. Bądź stabilny. Please. 88%. No na pewno dostał teraz więcej prądu. 88%. A to jest teraz ciekawa w ogóle rzecz. Czekajcie, może ja ustawię. Może powiększę trochę ten obraz. Będzie to lepiej widać. Ona teraz 88% na 4,3. Ja spróbuję mu dać jeszcze więcej. Osiemdziesiąt siedem. Spadła. Podkręcę go. 4,4. 87. Dobra, więcej już mu nie będę dawał. Na razie działa. No i się wyłączył. Dobra, jeszcze raz go włączę na tych 4,4. No podejrzewam, że i tak jest więcej z 4,5. Już mu więcej nie będę dawał. Jeżeli się będzie wyłączał, to pozostaje mi tylko zakup jutro sprawnej w 100% baterii. Dziewięćdziesiąt osiem procent. Prawie 100. Także coś jest na rzeczy. No mam nadzieję, że się teraz nie będziesz włączał. No proszę cię. Mapy i tak dalej. Chciałbym troszeczkę się nim pobawić właśnie.
No zobaczymy. Na razie chodzi na tych 98%, a 4,4 V jest, nie? Także nawet nieźle. Dobra, pobawmy się troszeczkę nim jeszcze. Jak się nie wyłączy. No. Jasność. Wow. No teraz o wiele lepiej widać. Router Wi-Fi, filtr światła niebieskiego. Tak, tu jest coś. Coś ma ten. Albo musi mieć porządną baterię. Bo teraz słyszałem, jak zawibrował autofokus w kamerce. I totalnie go rozłączyło. Czyli tak jakby więcej prądu pobierał. Czyli musi być dobra bateria. Musi być bardzo dobra bateria, która ma dobrą wydajność, stabilną. I chyba będzie dobrze. Dobra, kończę na ten filmik. Trzecią część. 20 minut. Także troszeczkę ciekawych będzie informacji na temat tego Samsunga. Widzieliście, co robiłem. Podmieniałem baterię. Ale na razie ze skutkami restartu tego telefonu. Także jutro będzie chwila prawdy po prostu. Czy będzie działał normalnie, czy nie. Jak nie, to trzeba będzie myśleć dalej, o co chodzi. Także to by było na tyle na dzisiaj. Kończę. Pozdrawiam, trzymajcie się.